Właśnie myślałem, wiesz, jak oglądałem później ten wywiad, co mieliśmy przy czarnym charakterze, to że faktycznie, kurwa, mogłeś paru rzeczy tam nie ogarniać, nie? Ale to też dobrze, no bo to nie jest twój obowiązek ogarniania. Bardzo dobrze, to się jesteś odmówienia. Wiesz, ale oni też może nie ogarniają. Ale no to wiesz, to ja reprezentuję, dobrym rzecznikiem, reprezentuję nieogarniętych dzisiaj. Reprezentujesz biedę. No ba. Dobrze, to może się czegoś dowiedzą. No to dobra, no to jedziemy po kolei. Widziałeś się w Empiku? Widziałem się, chociaż... Trudno było znaleźć? Powiem ci, że no musiałem tam trochę przewertować płyt. Na dolnej półce za Robertem M, tak byłem skitrany, jeszcze wiesz, zasłonięty plakietką, że Robert M jest w promocji. Jest jeszcze wyższy od ciebie, to może dlatego. No kurde, widzisz, ale pozycjonuję, jak jestem gdzieś w jakimś centrum handlowym i widzę płyty, to po prostu wypierdalam Roberta M ordynarnie i wrzucam siebie na top jeden sprzedanych, nie? A, no jest jakaś metoda. Musimy sobie pomagać w hip-hopie, no. Także wiesz, no, Hukos też ma, wiesz, płyty wrzucone, także też zawsze ciepło się, wiesz, odnoszę, no. Dobra, ale jak wrażenia na przykład po pierwszym krążku? Dobrze, no, wiesz, tak naprawdę nie zmienia się nic poza, wiesz, tym stanem, że już mam kolejną płytę na półce i jest to dla mnie jakaś zajawka, no bo wiesz, nie ukrywam, że nagrywając jakieś rzeczy, tworząc cokolwiek, nawet jakby to było jakieś malarstwo impresjonistyczne, to robi się to po coś, prawda? No i fajnie jest oglądać swój, wiesz, to co się zrobiło i też jakie to przynosi reakcje wśród odbiorców, no bo nie ukrywam, że te reakcje są zupełnie jakby... fajną taką opcją, wiesz, jak się zderza to z oczekiwaniami swoimi, nie? Ja miałem zupełnie inne oczekiwania przy pierwszej płycie, przy tej już miałem trochę wyjebane i nie wiedziałem czego się spodziewać. Poszło, zobaczymy jak to... Jakie były to oczekiwania przy pierwszej? Kurde, no, wiesz co, chciałem zrobić coś... Znaczy, ciężko mówić może o oczekiwaniach jakichś związanych z odbiorem. Na pewno miałem duże oczekiwania względem siebie, to znaczy podchodziłem tak bardzo profesjonalnie do tego, wychodząc z założenia, że tak naprawdę nie liczy się budżet, jakim tam dysponowaliśmy przy czarnym charakterze, a wszystko da radę pociągnąć jakiś pomysł. Miałem pomysł, mieliśmy wtedy z paroma ziomami jazdę, żeby to zrobić. Tyle, no. Teraz jest zupełnie inna akcja. Jakby już nie wczuwam się bardziej w takie akcje promocyjne, tylko zrobiłem płytę i można jej posłuchać. To jest głównym takim, wiesz, wyznacznikiem. Dlaczego tego się nie wczuwasz w akcje promocyjne? Bo co? Stało się coś po pierwszej płycie, co cię, nie wiem, doprowadziło do jakiegoś poziomu wkurwu i niechęci do czegoś? Nie wiem, to jest po prostu drugie podejście, wiesz, mam ogólnie taki swój pogląd, że przy każdej płycie, którą chciałbym wydawać w przyszłości, chciałbym próbować czegoś nowego i tak jak czarny charakter był wydany w zupełnie inny sposób, w innym opakowaniu i tak dalej, wiesz, ja ciągle jestem jakby artystą przebijającym się gdzieś i też za ileś lat będę miał pewnie jakieś dużo większe doświadczenie, które pozwoli mi świadomie wybierać w tych różnych wariantach, nie? A teraz po prostu próbuję różnych rzeczy, już tam, wiesz, po dwóch płytach wydanych mam jakiś tam swój pogląd na to, co warto robić, czego nie, już takie, wiesz, pierwsze wrażenia, komu ufać, komu nie, z kim robić, z kim nie, no i tyle, no. A czego nie warto robić po pierwszej płycie, jak się dowiedziałeś, to czego nie warto robić? Na pewno nie warto spoczywać na laurach, tylko wiesz, ja wychodzę z założenia, że teraz już cokolwiek by się tam miało dziać, no to mam plan na nagranie następnej płyty i wiesz, niezależnie od tego, z jakim odbiorem się spotka ta, no to po prostu, wiesz, zrobię następną, no. Ale wracając do takiego, wiesz, przyziemia kompletnego, do takich nawet czysto logistycznych spraw, czysto organizacyjnych, to na pewno, wiesz, są jakieś doświadczenia po pierwszej płycie i błędy, których się nie robi przy drugiej. Wiesz, dla hip-hopowca, który nie ma żadnego doświadczenia w pracy, na przykład w korporacji, jest zajebiście ważne to, żeby dopilnować, żeby kurwa wszyscy podwykonawcy zajebiście się wywiązali, nie? I przykładowo drukarnia. Nie ma opcji, że im zaufasz i że powiesz im, dobra, płacę tyle za płytę, no bo nie, bo oni w tej cenie ci wpierdolą papier o gramaturze tam jakieś niższe, który się będzie nadawał do wycierania dupy, nie? A wiesz, trzeba ich po prostu cisnąć i wymagać pewnych rzeczy i też mieć świadomość, że jeżeli się samemu czegoś nie dopilnuje, no to bardzo możliwe, że wyjdzie chujnia, no bo każdy w tym interesie jakby dba o swój tyłek, no i wiesz... To jest w ich interesie, żeby jak najmniejszym kosztem jak najwięcej hajsu przyciąć, no. W moim interesie jest, żeby jak największą jakość uzyskać za najmniejszy hajs z kolei, więc wiesz. Musicie się gdzieś po środku spotkać. To jest wojna, nie ma tutaj, wiesz, nie ma opcji rozejmu jakiegoś, czy zaufania. Kto jeszcze próbuje przyciąć tak po drodze przy wydaniu płyty? Jakieś portale na przykład, wiesz. Spotkałem się z kilkoma takimi akcjami, że jakiś portal wymagał kompletnego, kurwa, podporządkowania się, puszczania klipów przez ich, wiesz, jakiś player z premierą, w ogóle, wiesz. To u nas tak jest.
Nie chcieliście czegoś takiego. U was kiedyś był taki ten, Amahasyla, a teraz był, ale to już nie płacą, to nie ma. A teraz już jest YouTube, nie? A to już z tym jest różnie, wiesz, to nie zawsze, to różne no, wiesz, czynniki na to wpływają. Tak naprawdę nie mam jakiejś wielkiej napinki, czy to idzie u was na zasadzie wyłączności, czy nie, no generalnie chcę, żeby trafiło to jak najszerzej, natomiast no nie jestem, kurwa, skłonny do naginania się, wiesz, pajacowania i, wiesz, owijania dupy w baner jakiegoś portalu po to, żeby oni tam, wiesz, łaskawie, kurwa, wrzucili newsa, no bo umówmy się, portale opierają się na tym, że mają jakieś mięso, którym się żywią i które przekazują gdzieś tam ludziom i... Wiesz, no... Wiesz, ale w Dzianinie chodzisz tej samej, co ja. No, podoba mi się, no. Znaczy, wiesz, żeby ten... Nie było, płacił za teledysk? Płacą za teledysk, kurde, dają ciuchy. Wiesz, zajebiście. Dobrze płacą? Dobrze płacą, najlepiej. Najlepiej. Co masz teraz powiedzieć? Będziesz siedział i oglądał. Nie, no wiesz, jak ten, jak nie zapłacą, no to nie będzie klipu, no i to wiesz, dla mnie też, kurwa, nie jest dobrą opcją. Wiadomo, że chcę mieć klipy i tak dalej. Teraz jest tak, że widzisz, kiedyś wytwórnie, podpisując z tobą jakąś umowę, gwarantowały, że dostaniesz 3 teledyski i coś tam, nie? Teraz jest tak, że wytwórnie nie mają hajsu na teledyski, tylko odzieżówki robią klipy, no bo wiesz, dzieciaki widzą jakieś ubrania w klipach i podobają im się, to jest, wiesz, jakaś opcja reklamy, no i tyle. No. Spoko, zakładaj, wiesz, jakiś złego tam Dzianina rekord i jedziesz. Znaczy, wiesz, no, nie widzę w tym nic złego w tym względzie, żeby nie robić z siebie szmaty, a no, wiesz, oczywiście, jako że robię hip-hop, to miejska odzież jakby nie jest dla mnie żadnym przypałem, nie? Jakbym musiał, kurwa, chodzić w jakimś ludowym przebraniu za zrobienie klipów, no to nie ma co się naginać, no, możemy nakręcić tutaj klip, wiesz, cyfrówką i też będzie fajnie, no. Ja bym tak zobaczył w kierpcach, wiesz, na uczelni w klipie. Wiesz, to nie jest do końca takie, kurwa, nierealne, wiesz. To też jest w dobie właśnie klipów hip-hopowych, chcesz powiedzieć, że wszystko jest kwestią ceny?